Aż 50 milionów złotych zamierza przeznaczyć suwalski samorząd na drogi, które mogą znacząco poprawić walory inwestycyjne miasta. Obszar objęty planowaną budową i modernizacją już istniejących dróg znajduje się w południowej części Suwałk. Przyszła sieć drogowa otworzy dostęp do nowych terenów inwestycyjnych. Miasto skrupulatnie przygotowało się do realizacji tego zamierzenia, dostatecznie wcześnie opracowując zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i studium zagospodarowania. Oba dokumenty zakładają, że południowa część miasta będzie stanowiła jego przemysłową dzielnicę. Ta już istnieje, ale po ukończeniu planowanych robót znacząco zmieni się jej obszar. Przybędzie tu około 60 hektarów gruntów, na których będą mogły powstać obiekty przemysłowe. Od chwili przyznania dotacji z piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład odbyliśmy szereg konsultacji z przedsiębiorcami, których firmy znajdują się na tym terenie, dzięki czemu przyjęte rozwiązania są satysfakcjonujące dla wszystkich, uważa prezydent miasta Czesław Rankiewicz. Realizację miejskich planów podzielono na dwa etapy. W pierwszym powstanie nowa droga łącząca ulicę Wojska Polskiego z ulicą Dubowo. To właśnie ten odcinek otworzy dostęp do nowego terenu inwestycyjnego, a może się to stać w drugiej połowie przyszłego roku.